Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Mad Father. W ostatnim odcinku tutaj poznaliśmy bardzo ciekawą koleżankę, która jest jednocześnie przerażająca jak cholera, no ale przyjaciół się nie wybiera, a w zasadzie się wybiera. A ja dziwnych przyjaciół sobie dobiera. Dobra, co ja mam tutaj zrobić? Mam się wrócić? Nie, zamknięte. Dobra. Mam męża szukać? Mężu. Dobra, bo ja... Psuję klimat tej gry. Czemu ja tutaj tą kobietą teraz jestem? Co ja muszę zrobić nią? Mam męża znaleźć rzeczywiście, czy kogoś? Nie wiem, przy tych ciałach chodzę, ale nie wiem, czy to ma jakiś sens w ogóle. Tędy? Nie, dobra. A może przejdziemy jeszcze stędy? To tu. Śmierdzi. Duch nawet czuje, że śmierdzi. To musi naprawdę mocno śmierdzieć. Chodźcie w dupę, dziwny sen. Upadłaś. Myślałem, że rzeczywiście ty przeżywałaś wspomnienia tej kobiety, a pewnie tak, pewnie rzeczywiście. Ożesz w dupę. Co tu się kuźwa działo? Ojciec spił łańcuchowo. Mówiłem, że ta rodzina jest popieprzona. Co się dzieje? A tu było wejście kiedyś? Wcześniej? A, było, dobra, bo nie ogarnąłem. Myślałem, że tam wcześniej wchodziłem. Dobra, wracamy po tą laskę może, co? Teraz mnie puścisz? Może tego kruka weźmiemy i zapiszemy na tym grę. O, to jest dobry pomysł. Dobra. Teraz mogę stamtąd wyjść? Mogę tamtędy przejść, czy nie jeszcze? Okej, no, już nie powinna sprawiać problemów. Nie rusza się. Świetnie. Super. Podejrzewam, że jej duch nie mógł odejść z tego świata. I musiała po prostu wyznać komuś prawdę, co się naprawdę stało w laboratorium i wtedy mogła odejść. Jej ciało tak naprawdę żyło, tylko dzięki tej, wiecie, dzięki tej duszy, która nie mogła odejść z tego świata i prawdopodobnie, kiedy dusza odeszła, ciało padło. Takie tutaj jest taka moja teoria. Za dużo supernatural. Supernatural. Gdzie ja jestem? Znowu jakiś duch będzie tutaj? Mam nadzieję, że nie. Są schody, dobra. Przeszukujemy powoli, co tu jest. Gdzieś przeszedłem! Do toalety, kurde! Czemu do toalety? Czemu do toalety? What the fuck? Ja bym się spodziewał wszystkiego, ale nie toalety. O! Będziemy rozwalać teraz sobie skrzyneczki. Opłacało się. Gem zdobyłem. Rozwalamy wszystko po kolei. Zobaczymy, może tu coś jest. Tego kruka nie mogę ruszyć. Kruk jest nietykalny, co ty chciałeś, demon, zrobić? Kruka zabić? Ty głupi jesteś. Dobra, zobaczmy, czy tutaj jeszcze jest coś do rozwalenia. Tutaj z tych skrzynek już nic. A dalej... kurde! O. Na razie, stary. Won. Czemu pokazujesz tam ręką? Co tam mam? Sprawdzić coś? Zaraz. Ja słyszę chyba piłę motorową w tych... W oddali, czy mi się wydaje? Dlaczego ten koleś pokazuje na ścianę? Co to jest za koleś? Dlaczego, kurde, dziadek stary pokrwawiony siedzi w mojej piwnicy, co? Dziadek wskazuje w jakiś tam punkt i stoi, po prostu stoi, zamknięte. Stoi, nie rusza się. Świetnie. Nie, na razie tam nie idziemy. Idziemy do kibla. Kibel jest bezpieczniejszy. O, podłoga się zapadła. W kiblu, kuźwa! Ktoś miał mocne parcie, widać! Kibel razem z podłogą rozwaliło! O, w dupę! Ten żart był taki niski, taki słaby! W wiaderku jest woda, świetnie! Urinal, aha! To jest ten, to jest pisuar! Co my tu mamy? Contains...
To zawiera jakieś dziwne... W toalecie jest klucz. Te wziąć klucz? Zakasaj rękawi, bier ten klucz, no chyba nikt tam nie nalał do tego kibla. Nie wygląda, żeby tam jakieś żółte bajoro było w tym kiblu, czyli chyba czysta woda możesz... wziąć ten klucz. Aczkolwiek jak będziesz grzebać w tej wodzie, to później umyj ręce, jak będziesz coś jeść, bo tak jakbyś komuś... macała w sikach, czy w czymś, nie wiem, macała siki, nie wiem, bo to... Wiecie, w kiblu jest dużo bakterii. Ponoć na klamce, jak się wchodzi do toalety, to na klamce od prywatnego, od publicznego WC jest więcej bakterii na klamce niż na samym klopie, no ale nie wiem, czy to jest prawda, to jest źródło amerykańscy naukowcy. Wziąć klucz, no jasne. Zginę przez to? Musisz mieć coś, dzięki czemu to wyciągniesz. Super! Super! Księżniczka się znalazła, kuźwa jego maci. Idealnie. Muszę teraz coś znaleźć, co mi pomoże to wyciągnąć. Nie wiem, kij mam wziąć. Nie kij jako klucz, tylko kij jako kij. Jako kawał badyla. No ten koleś tu stoi i ma wszystko w dupie. Tu jest zamknięte, czyli tak naprawdę mogę pójść tylko tam. A ja tam nie chcę iść. Ale będę musiał, widać. O! Bożeś ty w dupala, co jest? Drzwi jakieś, co to jest? Tajne laboratorium. O ty! O ty! Nie da rady tego aż tak łatwo rozwalić, tak? A piłą? Brum, brum, brum. Trzeba będzie czymś w to rzucić. Biblią. Nie, to jest jakaś książka o anatomii? Aha. Ojciec zawsze to czytał, super. No to było oczywiste, że trzeba to wziąć. Forceps. Mam jakieś takie, kurna, co to forceps jest? To szczypce jakieś są? Na to mi wygląda, że to takie coś jest, ale kurna, po jaką cholerę mi takie coś jest? O, tatuś, widać, że tylko ludźmi się interesował. O, kurde. Te króliki wyglądają praktycznie jak Śnieżka. Nie chcę na to patrzeć. Ja też nie. Co za psychol? Mój to mój ojciec to już nie jest psychol, to jest popieprzony człowiek. Jego trzeba zamknąć w pokoju bez klamek i nigdy nie wypuszczać. Co się kuźwa dzieje? Nie chcę na to patrzeć, ja też nie. Znaczy ja to wytrzymam, ja widziałem wiele bardziej obrzydliwych rzeczy, ale... Porodzewiała beczka. Dobra... Jakieś odciski rąk chyba. Nie złamie się tak łatwo. No próbuję wszystko, wiecie, żeby nic nie ominąć. Jakieś notatki w ogóle na ziemi są, może by je zobaczyć, podnieść. Aha. Jakieś po prostu porozrzucane papiery. Dobra, idziemy dalej, chociaż nie chcę iść dalej. O, wybitnie! Co to, kuźwa, jest? Nigdy mi nie przebaczysz. Super. Może do ciebie nie będę podchodził, co? Laboratorium w środku, ja wchodzę do laboratorium. Tak w ogóle. Tak tylko takie... Tak się zastanawiam. Czym by dało radę rozpieprzyć te tutaj to? A w ogóle tak, mam 12 tych gemów, a jest 21 do zebrania, to jest... Na koniec gry będę miał je wszystkie? Czy będę musiał wszystkie zebrać, żeby przejść grę? Czy to tylko taki dodatek jest, bo nie rozumiem za bardzo. Ja tego tutaj nie użyję, czyli... Jakbym się wrócił, to by coś dało? O! O! Ma tak jakby... Jego całe ciało jest pocięte. Ale kuźwa, kto... To do uja wafla zrobił? Powiedzcie mi. Toaleta. Nie no, tutaj to nic nie zdziała. Muszę mieć jakiś kij czy coś. Kiju na badylu, żeby coś tutaj zrobić. Dobra, idziemy kurna dalej, no. Ja nie chcę tam kontynuować tej podróży przez to cholerne laboratorium, bo to jest przerażające jak nie wiem, ale... To jest chyba jedyne, co mogę w tym momencie zrobić. Siema, jak do ciebie podejdę, to mnie zabijesz, tak? Nie, jesteś związany, czyli nic mi nie zrobisz. Dzięki Bogu. Tu mogę zrobić? A, tu jest jakieś przejście. Rozumiem. Mogę cię odciąć? Mogę. Nie mogę. Aha, to po co ja tu wchodziłem?
Co ja mam tu zrobić? I czemu ja mogę tu wejść? Od tego zacznijmy. What the fuck? Ale to mój ojciec zrobił, nie ja. Ja jestem tylko małą dziewczynką. A, miałem go odciąć. Kajon pogrzał. Nie wiem, czy wypuszczanie go było dobrym pomysłem. Chyba nie. Co się tu dzieje? A, to jest jakiś podest. Dobra, bo nie ogarnąłem, co to jest, że po barierce myślałem chodzę, ale dobra. Tutaj się dzieją rzeczy, których ja nie potrafię wyjaśnić. Może tą linę mogę podnieść? Nie przyda ci się lina. Poważnie, przyda ci się naszyjnik, a nie przyda ci się lina do czegoś? Nie ogarniam logiki tej dziewczynki. No dobra. Zrobisz sobie lasso jakieś. Porozpieprzał tu wszystko w cholerę. Przynajmniej wziąłem sobie gema dzięki niemu. Nie, myślę, że te gemy to jest jednak... to jest jednak coś, co muszę zbierać, tak bym podejrzewał. W ogóle niektóre tutaj rozwalił, niektórych nie. Co to w ogóle było na tym szturku? To jakiś ogr był, czy kuźwa co? To jest zmutowany człowiek? Co to było? Boję się w ogóle wychodzić, bo ten ciul mnie zaatakuje pewnie, jak wyjdę. Tak bym podejrzewał, aczkolwiek może nie. Okej. Okay. Dziadka chyba zostawił. Nadal zamknięte. Aha. Czekajcie, może tymi... A może tymi szczypcami mam to z kibla wyjąć, co? To by była dobra opcja w sumie. I to by pasowało. Kaj pogrzał ten koleś! Naprawdę, ja się boję teraz łazić, bo nie wiem, czy on zaraz nie wyskoczy gdzieś za rogu. O, dobra. Ciekawie się zaczyna, ciekawie się zaczyna. Dobra, ciśniemy tutaj. Tu jest, mogę coś wziąć? Nie, woda. Kisuary, może śmierć. No co ty? Teraz tam ktoś jest? Ktoś korzysta? Nie, to dobrze. Take the key, yes. Mhm. Tym? Czyli jednak? Pordzewiały klucz. Dobra, gdybym miał jeszcze mniej więcej jakąś informację, co mogę... Po co mi ten klucz jest w zasadzie? Czekaj, co ja trzymam? Co ja trzymam w tym momencie? Te! Jakieś te szczypce trzymam, czy ten klucz? Dlaczego nie mogę... Dlaczego trzymam go cały czas? Nie mogę go... A, miałem go oczyścić. Aha, dobra. Ciekawa opcja. Rusty key. Pordzewiały klucz. On był brudny. Musiałem go umyć, bo moja dziewczynka oczywiście by sobie ręczki pobrudziła gównem. Nie, tam nic nie było chyba takiego brudzącego, nie? To oj ty w dupy. Jarek. Kim ty żeś jest? Co tu się kurda dzieje? Dobra, mam pordzewiały klucz. Po cholerę mi ten klucz. Mogę, nie wiem, te drzwi otworzyć dzięki temu? Tu ten dziadek leży. Nie wiem, kto go zabił i chyba nie chce wiedzieć. Użyłem tego klucza. Więzienie? Oba, ciekawie. Ty! Tej! Ty, no nie rób tak, boję się ciebie. Nie będę cię uwalniał. Kim ty żeś jest w ogóle? Mogę to rozwalić? Nie? Aha. Czyli w jakiś sposób trzeba będzie to zdobyć. Tu mogę otworzyć, fajnie. Zamknij! Chyba coś chce mnie dorwać. A jeżeli coś chce mnie dorwać, to ja nie chcę, żeby to mnie dorwało. A przynajmniej nie zbyt szybko. Dobra, tu jest jakieś w ogóle pęknięcie chyba w ścianie. Z tego co widzę. Tutaj w materacu coś mam patrzeć? Nie. Dobra, ja do tego kolesia to ja nawet nie podchodzę. Co tam jest? Lalka! Tam coś jest! Uciekaj! Avoid getting the red dolls coś tam. Nie doczytałem, o co chodziło. Unikaj... Żeby... Unikaj czerwonych lalek coś tam chyba, czy coś takiego, nie wiem. Mogę cię uwolnić? Podejrzewam, że chyba nie. Mogę to jakoś...
Poczekajcie. Drum is on the way. Jakoś mam to chyba przesunąć, czy coś. Nie, w takim razie jak ten tu, coś? Nie. Dalej? Gdzie ja idę? Gdzie ja idę? Gdzie ja idę w ogóle? Tam muszę do tej jaskini wejść, tylko... Poza tą jaskinią mam jeszcze to. Gdzie mam najpierw iść? Koleś, tu jest ten koleś, nie, do tego kolesia nie idziemy. On się wydaje najnormalniejszą opcją w tym całym popieprzonym domu, ale... Nie chcę na razie do niego iść. A nie, to jest jedyna opcja, czyli tylko tam mogę wejść. No to idziemy tam w takim razie. On się wydaje lepszą alternatywą niż te chodzące czerwone lalki, które mają coś w rękach, co może mnie chyba zabić. Także nie będziemy ruszać kolej. Znaczy, idziemy lepiej do tego kolesia. Wolę do tego kolesia iść. Aha, jeżeli tędy przejdę, to później mogę nie wrócić. To może najpierw to jaskinie zbadamy. Nie chcę jej badać, ale to jest chyba jedyna opcja. Słuchajcie, może na końcu ten klucz tutaj znajdę do tego kolesia. Dobra, zapiszemy najpierw grę na tym slocie i pójdziemy do tych lalek. Mam chyba tych lalek unikać czy coś. O! Cześć. Okej. Czyli nie mogą mnie zauważyć. Rozumiem. Teraz rozumiem. Czyli to było napisane na tym. Czyli to był ten napis, tak? Czyli nie mogło cię zobaczyć. Okej. Bad end? Co to znaczy bad end? Czyżby to był jakiś zły ending? A klikniemy sobie z ciekawości. Okej. Aha. Dobra, rozumiem. Wczytujemy grę. A nie tu, nie tu, kurde, nie tutaj. Zaraz, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj. Sawę, ja nie chcę sawę. O, come on, mogę wyjść z gry czy nie? Ja chcę wyjść z gry. Halo? Wiecie co, będę musiał chyba, kurna, złego save'a wczytałem. Czekajcie, zaraz wracam, ja włączę jeszcze raz grę, bo chyba to jest jedyna opcja, żeby wyjść do menu. Bo nie mogę w tym momencie, kurna, jakoś naciskam. Może tutaj jakieś opcje są. Okej, jestem z powrotem. Ciśniemy na tym save'ie teraz. O kurna, muszę uważać na te lalki, ale nie mogą mnie zauważyć? To co ja mam robić tutaj? Cześć. Mam się chyba ukrywać. Okej. To się wydaje dobrą opcją. O, uciekaj! O, dobra. Udało się. Muszę po prostu patrzeć, gdzie te lalki chodzą. Aha. To chyba się będzie obracać. Dobra. To. Okej. Udało się. Co mamy? Gem. Teraz trzeba poczekać, aż się obróci w tamtą stronę. A, obróciła się. Mogłem tam już wejść, ale walić. Dobrze, że mogę tylko w cztery strony widzieć, a nie gdzieś dalej. Okej, przejdziemy obok. Bum. Okej, udało się. Te lalki nie są takie hardkorowe. Myślałem, że będzie gorzej. Ale to są ty. To są w ogóle tilesety z RPG Makera. Chyba. Tak, bo to jest ognista jaskinia. Okej. Będziemy szli za tymi lalkami. To jest chyba jedyna opcja, dzięki której można przeżyć. Okej, udało się. Jop. Wow, gdzie jadasz? To było tu... O, to było przejście. Aha. Jail key. Aha, czyli mogłem... O, come on, muszę teraz wracać tamte... Muszę tamtędy wracać? Serio? O Boże. Nie możesz jakoś wyjść? Skrócić sobie drogi, jak zwykle? Nie. Trzeba teraz się kuźwa wracać przez całą tą drogę. Ale przepraszam, co się stało? Halo? Lalka jest w kawałkach. Cóż, nie będę ukrywał, że jestem z tego powodu szczęśliwy, ale co je zabiło, czy co je pocięło, czy co się stało? To była jakaś klątwa może i dlatego te lalki były w całości, czy coś? Nie wnikam. Grunt, że nie żyją. Grunt, że się nie ruszają i grunt, że mogę iść dalej. Tak, 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 żyjdziemy.
Spokojnie, demon. Nie denerwuj się. Okej, czyli dobrze, że mi ten koleś powiedział, że nie będę mógł wrócić. Czy mogę do tego kolesia wrócić? Znaczy, jeszcze raz. Czy tego kolesia mogę uwolnić? Tylko on mi nic nie zrobi. Mam save'a w sumie, więc whatever. Spróbujemy. Siema. Ups. Siema, mogę cię uwolnić? Witaj. Nie zabijesz mnie? Super, cieszysz się. Idealnie. No, poszedł won. Dostałem gema. Po co? Może mam gonić tego kolesia? Może on tam jeszcze coś chce? Dobra, on gdzieś chce, poszedł w cholerę. Chyba nie powinienem go śledzić. Dobra. W takim razie chyba powinniśmy iść dalej. Z tego, co się orientuję. Skoro już tutaj wszystko ogarnęliśmy. Tak. A co to jest w ogóle tutaj na ziemi? Aha, nic ciekawego. Dobra, czy te skrzynki można jakoś... A, musiałbym się teraz wracać dookoła. Dobra, tam nic na pewno nie było ciekawego. Załóżmy. Dobra, ciśniemy dalej. Jeżeli coś ominąłem, to powiedzcie mi w komentarzach, to wtedy podziałamy coś dalej. Okej, witaj typie. Mam teraz iść dalej? Halo? Tak, idę dalej. Zaraz, co się stało? Drzwi się zamknęły, czy jak? Nie podoba mi się to. Tędy? Zamknięte, czyli mogę tylko tam pójść. Super. Okej. Tu jest jakiś pokój gościnny, czy coś? Mogę wyjąć piłę i to porozpieprzać. Znaczy tego akurat nie, ale... Krzesła mam pociąć, nie. Dziwne to pomieszczenie, takie niemroczne. Okej. Co to jest? Tak jakby wiszący kawał mięcha. Coś małego i czarnego wije się w środku. Definitywnie nie chcę tam tego ruszać. Niech se będzie, jak se chce. O, mam to pociąć? Surowa szynka. Nie wnikam, po co mi surowa szynka w tym popieprzonym domu, nie. Kończymy ten odcinek. Te odcinki będą teraz krótkie, z racji tego, że ja chcę rzeczywiście, żeby ta gra była jak najdłużej, bo ona jest fajna i mi szkoda jej kończyć po prostu. Ale i to będę miał mniej roboty przy montażu wtedy, no i jest fajna opcja dla mnie, wygodna. Jestem wredny dla was, nie? Trochę jestem wredny dzięki temu, jak patrzycie, o teraz to się będzie działo, dziwne pomieszczenie, co teraz. A tu koniec odcinka i dupa, uj! No zły jestem niestety. Cóż. Nie wiem, czy to można nabyć podczas życia, czy to się takim rodzisz. Nie wiem. Ja taki jestem. Nie wiem, jak to nabyłem. Nieistotne. Na ten odcinek to wszystko. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i... Na razie.